Przechodzimy do kolejnego punktu. Zmiana studium uwarunkowań z kierunku przestrzennego miasta Krakowa. W związku z tym, że odbyła się prezentacja w sali. Państwo to macie. Ja przepraszam, że nie ma tego wreszcie, kiedyś to jest źle. Dostaliśmy w dniu dzisiejszym, panią Gosia odebrała płytkę, którą proponuję z odtworzeniem tej płytki. Jest tylko to studium jedno w formie papierowej, które dotarło, dotarło do Rady po piątek. No powiem tak, to z najważniejszych rzeczy w studium. Budowa metra. Proszę sprawdzić. Jedna, jednia metra w dzielnicy 12. Budowa metra. Wykreślenie, proszę państwa, części. To są takie najważniejsze, to są nawet dwie rzeczy, które zasadniczo zmieniają tak. Budowa dwóch parkingów. Tak, Parker Drive w systemie przy ulicy, jeden na osiedlu tu, no, można powiedzieć, szpitalu, a drugi był, o ile nie pamięci nie mylił, bo nie ma zaznaczonego, ale jedna był, drugi w Płaszowie. Jeden jest tu. W Płaszowie, bo no, tu nie ma oczywiście zaznaczonego. Nie ma właśnie. I jedna rzecz, która jest bardzo istotna, bardzo proszę pojedynczość, zaraz będziemy na ten temat dyskutować. Jedna rzecz, która jest istotna, część parku Aleksandry znika na wysokości placu Targowego. Na wysokości Placu Targowego jest wykrojona działka pod mieszkalnictwo wielorodzinne. Zbudowali sklep, to muszą sobie No i tyle można powiedzieć. Mówimy na wprost na wysokości komisarza policji, tak? Nie, na wysokości, może ja pokażę. Ja mapę uruchomił, to będzie łatwiej. Na wysokości widla? Nie, proszę państwa, to jest, dotyczy to terenu, który znajduje się przy ulicy Jeszczakowskiego, Placu Targowego, Roku Wierzmańskiego, 10-12. W miejscowym planie, który został uchwalony kilka lat temu przez Radę Miasta Krakowa, nie było takiego terenu, który był przeznaczony pod właśnie zabudowę, która jest oznaczona symbolem MW, czyli zabudowa o średniej intensywności i wysokiej intensywności. W związku z powyższym, no, będę tutaj zgłaszać pierwszą uwagę właśnie do tego studium. Po prostu to ma być teren zielony, tak jak było to uchwalone w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Park Aleksandry, konkretnie etap drugi. Dziękuję. No jeszcze znika płanki. Proszę? Jeszcze płanki znika, przejawy kolejowe. No tak, tak, tak. To jest następny. To jest następny. Może no tak, no, mapę otrzymał, więc państwo widzą, co tu znika, co jest. Na pewno jest ta zajednia. Proszę, proszę, jeżeli będę miał odpowiedzieć, to proszę. Bo w ostatnich dniach listopada było takie spotkanie w Urzędzie Miasta Komisji Infrastruktury, o którym powiadomiła mieszkańców Biżanowa pani radna Mroczek, ale potem na to spotkanie, jak się okazało, to były zamknięte obrady komisji i mieszkańców nie wpuszczono. Ja byłam, nie, to nie o to chodzi, tylko ja skóry założyłam, bo dowiedziałam się dzień wcześniej, że będę bardzo krótko, bo miałam inny plan, nie do odłożenia, i czekając, bo była zajęta sala, rozmawiałam z grupą ludzi, którzy byli projektantami tego planu. Ja myślałam w swojej naiwności, że ten plan po prostu może być ciut wcześniej wyłożony i ja to do planu bardzo zobaczę. I wtedy ci państwo, ci projektanci powiedzieli mi, że cały plan już został podzielony na 8 części i te i to, no tam powiedzmy, jakiś nowy podział sobie wprowadzili i będzie sukcesywnie prezentowany mieszkańcom. I pierwsza prezentacja była 6 grudnia dla Nowej Huty. Nie wiem, czy to stricte tak, jak my myślimy Nowa Huta, bo ja nie miałam, te 8 części się miało, bo ja nie widziałam tego. Natomiast powiedzieli, że będą się porozumiewać z radami dzielnic i będą te plany wykładane albo, to zależy jak dzielnica zasugeruje, albo w dzielnicy, a jeżeli
jeżeli nie będzie odpowiedniego lokalu, to wtedy w Urzędzie Miasta. Więc chciałam zapytać, jak się ma teraz ten projekt do tego, co usłyszałam to od projektantów, więc chyba to było w miarę wiarygodne. Już odpowiem Pani, na ten moment nie wiem o tym, co Pani w ogóle mówiła, nie słyszałem o takim, być może w środę jest spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta, może poinformuję o dalszych planach projektu. Ja oświadczam było sprawne spotkanie przewodniczących, na które zostały przekazane te materiały, pomówione bardzo trudno, miał to dyrektor wydziału, planowania przestrzennego, biura planowania przestrzennego. Przekazał materiał w formie pisemnej. Ja już wczoraj się upomniałem się, żeby to było w wersji elektronicznej. W dniu dzisiejszym, pozdrawiam, jest podróży poszukiwania, bo naleźliśmy te materiały w wersji elektronicznej. Natomiast niestety płytki nie da się jej odtworzyć fizycznie. Przynajmniej na tym laptopie nie mam, mam problem z jej odtworzeniem, żeby pokazać to w wersji kolorowej. Natomiast zrobiłem ksero tej mapy, co to najistotniejsze jest dla naszej dzielnicy. Po prostu starałem się to przedstawić. Proszę. Wie Państwo, padło pytanie, ja przepraszam, bo padło tu pytanie. No, na drugiej mapie rzeczywiście jest jeszcze w okolicach metra Park and Ride następny. W okolicach metra. Tu go nie ma na razie, więc nie wiem, nie umiem powiedzieć. Jest na... To jest w okolicy, no ja powiedziałem Płaszowa bardziej, Bieżanów, pomiędzy Bieżanowem a Płaszowem. To jest vis-a-vis przystanku Bieżanów, tak. Ten gdzie się zaczynie pociąg jadący do Mieliszki. I tak. Tutaj jakby po drugiej stronie to w kierunku Tarnowa, tam na dole, ale jeszcze jest planowana jakaś pętla tramwajowa w okolicach, tu gdzie jest obecnie to ogrodnictwo przy Bieżanowskiej. No. Ale tu na tym mapie nie ma. No, tam gdzie jest ten prywatny sklep ogrodniczy. Być może to jest jeszcze, wie Państwo, są jakieś postulaty, natomiast ja jest to... Ja mam uprzejmie, przepraszam się dopytać, czy rzeczywiście jest, bo ta pierwsza prezentacja dla Nowej Huty na pewno była, więc myślę, że to nie powiedział ktoś od sobie, tylko jakiś logiczny ciąg tego powinien być. Myślę, że nie ma żadnych przeszkód, byśmy to zaprosili na następną sesję. Myślę, osobę, która mogłaby udzielić szczegółowych odpowiedzi odnośnie planu dla naszej... Do planowania, bo to mówię, że możemy do jakiejś uwagi. Myśmy zresztą te uwagi wnosili, o których tu była mowa. Chyba w roku temu, kiedy było przypracowane te wszystkie uwagi, tu były wnoszone. Tyle by to z mojej strony. Czy są jeszcze jakieś... Czy ja mogę zapytać? Proszę. Bo rozumiem, że to jest studium uwarunkowań przesłane do opinii Rady Dzielnicy. Nie mam nic w piśmie przewodni, że jest to do opinii. Przekazuje się materiał do informacji. Bo to widzę, że nie ma daty jeszcze uchwały Rady Dzielnicy. Nie ma. To jest tylko do informacji, na jakim etapie jest studium, że w tym momencie tak to wygląda. Myślę, że na pewno będą jeszcze jakieś zmiany. A czy na dzień dzisiejszy pan przewodniczący widzi możliwość jakiegoś ustosunkowania się do tego MW przy ulicy właśnie Zmanowskiego? Znaczy myślę, że tak, proszę Państwa, na najbliższej komisji architektury bardzo dużo wykręca, będzie się na pewno, że nie odbyło się bez echa, bo myśmy się napracowali w tej dwie kadencje wstecz i w zasadzie wszystko jest utrzymane z tego, cośmy tu wnioskowali. Wszystko poza tym jednym MW, które rujnuje bardzo cały charakter parku w tym rejonie. Bo ja mówię o parku Aleksandrze. Ja rozumiem. Jest wszystko w zasadzie, pamiętam dokładnie, tośmy wszystko tak utrzymane było w miejscowym planie, a tylko to nagle, zresztą tu pan przewodniczący to o tym wspomina. Więc prośba jest w imieniu mieszkańców jednoosobowo, że myślę, że to jest do wywalczenia jeszcze, bo bodajże sprawa miejscowego planu, przepraszam, jest jeszcze zawieszona. Jeszcze nie jest przez sąd najwyższy rozstrzygnięty. A nie, to o miejscowym planie, miejscowy plan już przez sąd był rozstrzygnięty, jest w ogóle inna. My mówimy w tym momencie o studium. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w sprawie studium? Dobrze. Wobec powyższego moja propozycja jest taka, żeby do przewodniczącego Komisji Architektury było najbliższej na komisji, myślę, że jakieś wnioski, postulaty zgromadzić. Myślę, że będzie to, myślę, już w wersji, w sensie postaram się tą płytkę
profesor spraw drugi. I będzie to dostępne. Będzie materiał oczywiście dostępny w wersji papierowej. Proszę bardzo. Ja chciałam się zapytać, czy jakieś szczegółowe wyższe założenia można znaleźć na stronie miasta, czy no, materiałami? Tak, powinny być, tak. No i my dysponujemy materiałami. Tylko to jest jeden egzemplarz tylko dostępny. Szczegółowy dla